Witam Państwa w sobotę 17 września o przyjęcie najlepszych życzeń imieninowych. Proszę Franciszków, Justyny i Robertów. Zapraszam do oglądania Teledziennika. Dzisiaj o godzinie 12 w kościele garnizonowym w Radomiu odbyła się msza święta w 55. rocznicę zbrojnej napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe wojska, policji i harcerstwa. Oprócz kombatantów udział wzięła licznie przybyła młodzież. Radomianie mieli dziś okazję zrobić coś dla swojej dzielnicy, osiedla, miasta, uczestnicząc w akcji Sprzątanie Świata. Idea Sprzątania Świata narodziła się w Australii. Jej pomysłodawcą był australijski żeglarz i biznesmen Jan Kiernan, który w 1989 roku zorganizował sprzątanie Zatoki Sydney, co dało początek corocznym Dniom Sprzątania Australii. Australijski pomysł przyjął się na świecie. W Polsce akcja ta została zorganizowana po raz pierwszy. W naszym mieście koordynatorem akcji jest Centrum Edukacji Ekologicznej. W weekendowym sprzątaniu Radomia i okolic bierze udział młodzież z kilkunastu szkół podstawowych i średnich. Las Kapturski porządkowały dzisiaj dzieci ze szkół nr 24, 28 i 34 oraz licealiści z Chałubińskiego i pracownicy Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sądzę, że taka akcja jest pożyteczna, dlatego że nasze lasy powinny być oczyszczone ze śmieci, dlatego że przyjemnie jest wypoczywać, przyjeżdżać do takiego lasu czystego, niż do lasu, w którym jest pełno różnorodnych śmieci, różnych takich zanieczyszczeń. Co? Główną ideą tej akcji jest właśnie to, żebyśmy my wszyscy czuli się odpowiedzialni za środowisko i za stan tego środowiska. Wielkie sprzątanie odbyło się również w Lesie Kosowskim, w okolicach wysypiska na Wincentowi i w Jedlińsku. Młodzież z liceum społecznego zbierała śmieci na Ustroniu. Firma Wtórpol zorganizowała na Ustroniu i Michałowie zbiórkę odpadów tekstylnych, którą zamierza kontynuować co sobotę na innych osiedlach. Las Kapturski sprzątały również dzieci specjalnej troski. W ten niecodzienny sposób rozpoczęło się spotkanie na pożegnanie lata. Właśnie w tym miejscu zawsze organizujemy imprezy w plenerze, ale koniec lata to jest jedna akcja, a druga akcja jest związana z Światowym Dniem Sprzątania Świata. I dlatego my też chcemy w miarę możliwości włączyć się do tej akcji i mimo wszystko, że te dzieci są niepełnosprawne, jednak muszą działać na rzecz środowiska, one muszą wiedzieć o tym, że należy utrzymać porządek. Ten porządek chcemy tu utrzymywać, dlatego że ciągle się po prostu spotykamy. A po zakończeniu tej akcji zbierania śmieci, oczywiście ognisko, pieczenie kiełbaski, zabawy, konkursy sportowe z nagrodami. Także po prostu ten dzień, zakończenie lata będzie naprawdę wesoły. No bardzo dobrze, że sprzyja nam pogoda. Także wydaje mi się, że impreza będzie udana i będzie i pożyteczna, i po prostu udana. Również dzisiaj młodzież z radomskich szkół średnich zbierała pieniądze na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Cała zebrana kwota przeznaczona będzie na bieżącą działalność zarządu wojewódzkiego PCK. Jesteśmy w czasie trwania akcji zbierania pieniędzy dla obóz dla niepełnosprawnych, a także dla osób, dzieci szczególnie potrzebujących w zakresie chociażby żywienia w szkołach. W dniu dzisiejszym zarząd wojewódzki jest organizatorem po raz kolejny kwesty ulicznej. Jak pan redaktor widzi, dopisała nam liczba dzieci, uczniów szkół województwa radomskiego, a w szczególności Radomia. Na dzień dzisiejszy, po podliczeniu, ile puszek wraz oczywiście z dzieciakami wyszło na teren Radomia, tych puszek wyszło 54. Liczymy, że w tej akcji bierze około udział 60 uczniów szkół radomskich. Efekt z pewnością będzie wiadomy po kilku godzinach, ponieważ cały czas sumujemy puszki, które zeszły do zarządu wojewódzkiego. Jednakże ze wstępnych takich wyliczeń puszki są różne wartościowo.
Największa puszka, mówię o wartości, to jest 600 tysięcy, 500 tysięcy, ale bywają po 300, po 30, po 40 tysięcy. No raz nam pani powiedziała, że jest to jakaś defraudacja, że Polski Czerwony Krzyż tam organizuje jakieś dla, że to nie idzie dla biednych, tylko że jakoś giną te pieniądze w środku organizacji. 23 października w Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia rozpocznie się wielka inauguracja sezonu. Przed jej rozpoczęciem przeprowadzono kapitalny remont sali galerii. Przede wszystkim remont dotyczył zmiany instalacji grzewczej. Do tej pory mieliśmy fatalne piece kumulacyjne, które nie dawały nic kompletnie. Nasi goście często w zimie na koncertach po prostu martwi, ja przysięgam, że tak już nie będzie. Są zupełnie nowe rzeczy, listwy grzewcze, mądrze się nazywające. Będzie na pewno ciepło, jest ich mnóstwo. Wyglądają dość estetycznie i co najważniejsze, nie zabierają miejsca, którego u nas jest mało. To po pierwsze. Po drugie, zmiana. No oczywiście to wymagało pomalowania całego obiektu i odnowiliśmy również podłogi wszędzie, także jest naprawdę czysto, miło i zapraszamy serdecznie na inaugurację. Czy może pan zdradzić, kogo zobaczymy podczas wielkiej inauguracji? Zaczynamy 23 w piątek, koncert Andrzeja Sikorowskiego i Pod Budą. Później, w dzień później jest Alosza Awdiejew w Piwnicy pod Baranami, później jest Krzysiek Piasecki. Znakomity satyryk, jest Krzysztof Dałkrzewicz, jest Michał Bajor. Jest Wojciech Młynarski z Wiesławem Gołasem i Pauliną Młynarską i Jerzym Derflem, taki wieczór gwiazd. Jest wspaniały koncert jazzowy, Śmietana, Cudzik, Baron, to doskonałe nazwiska. Wiele, wiele atrakcji, naprawdę Lucyna Winnicka. W trzech rundach spotkamy się, tym razem zmierzymy się z prezydentem miasta Radomia, Kazimierzem Wlazło, a być może będzie również naszym gościem 7 października Aleksander Kwaśniewski. To pewnie gratka dla tych wszystkich, którzy sądzą, że no jest to pewnie ostatnia okazja zobaczenia być może przyszłego prezydenta. Inauguracja sezonu w Łaźni, przypomnę, 23 października, a już dzisiaj o godzinie 18.30 w radomskim amfiteatrze rozpocznie się pierwszy radomski zjazd gwiazd, Radom 94, czyli Szok. Przed rozpoczęciem koncertu zapraszamy do amfiteatru. Dziś przed południem, na kilka godzin przed koncertem Gwiazd Estrady, odwiedziliśmy radomski amfiteatr. Dobiegały właśnie końca prace przy instalowaniu mikrofonów i oświetlenia, trwał ostatni retusz efektownej dekoracji. W miarę upływu czasu cała uwaga organizatorów koncentrowała się wyłącznie na pogodzie. Wszyscy byli optymistami, liczyli, że wieczorem aura dopisze i że widzowie w amfiteatrze przeżyją jedynie zapowiadany szok artystyczny. Stare przysłowie mówi, że kto pierwszy, ten lepszy, dlatego przypominam, iż miejsca w amfiteatrze nie są numerowane, a widzowie będą wpuszczani na koncert już o godzinie 17. Obecnie zapraszam Państwa do odwiedzenia radomskiej giełdy samochodowej. Dzisiejsza giełda samochodowa była jedną z większych w ostatnich tygodniach. Przypuszczalnie dlatego, że zapowiadana jest podwyżka cen Poloneza. Przypomnijmy, że najprostsza, najuboższa wersja Poloneza Karo będzie kosztowała prawdopodobnie od poniedziałku 139 milionów złotych. A jak było dzisiaj na giełdzie? Polonez z 90 roku kosztował 82 miliony, z 91 97 milionów. Z 93 125 milionów i nowe Polonezy z 94 od 140 do 147 milionów. Fiaty 126P z 86 roku od 25 do 27 milionów, z 88 od 39 do 44 milionów, z 91 od 56 do 58 milionów i z 93 roku od 69 do 74 milionów złotych. Cinquecento 700 z 92 roku wyceniano na 115 milionów, z 94 na 137 milionów. Również z 94, ale Cinquecento 900 kosztował 148 milionów. FSO 1500 z 86 roku kosztowało 35 do 38 milionów, z 88 od 50 do 55 milionów, z 90 od 63 do 65 milionów złotych. Łady 2107 z 90 roku 82 miliony, z 92 roku 106 milionów, Samara z 92 roku 125 milionów.
Samochody naszych południowych sąsiadów, Skoda 120L kosztowała 65 milionów złotych z 1988 roku, Skoda Favorit z 1992 roku 115 milionów, Skoda Forman z 1992 roku 150 milionów złotych. I samochody zachodnie, Audi 80 z 1987 roku, benzynowe 167 milionów złotych, Toyota Corolla 88-89 rok, wersja sportowa 145 milionów, Toyota Corolla z 1989 roku, również wersja typowo sportowa, dwudrzwiowa 160 milionów, Peugeot 405 z 1988 roku 166 milionów, Volkswagen Golf z 90 roku 1.6 GTD 192 miliony i Mercedes 220D z 1983 roku kosztował 35 milionów złotych. Przypomnijmy, że są to ceny wywoławcze, w czasie transakcji obniżane o 10-15%. Przypominam również, że od 2 października giełda samochodowa będzie organizowana również w niedzielę. Przez pierwsze dwa tygodnie wjazd na giełdę będzie bezpłatny. W dzisiejszym sygnale dnia będą mieli Państwo wyjątkową okazję zobaczyć blok mieszkalny, który nie ma właściciela. Blok mieszkalny przy ulicy Chrobrego 52 w Radomiu wybudowały dwa przedsiębiorstwa. Zakład Energetyczny Okręgu Wschodniego i Radomskie Zakłady Naprawy Samochodów, zasiedlając go w większości swoimi pracownikami. Po wejściu w życie ustawy uwłaszczeniowej obie te firmy mogły przejąć budynek na własność, ale ZOW, a następnie Wojewódzki Okręt Energetyki, podzielił się na kilka mniejszych zakładów, natomiast RZNS znalazł się w stanie likwidacji. ZTE jako najbogatszy spadkobierca ZOW i WOE mógłby co prawda zabiegać o akt własności, lecz za duży byłby koszt utrzymania bloku. RZNS w obecnej sytuacji też nie weźmie budynku na własność. Budynek nie ma więc w tej chwili właściciela i gospodarza. Większość lokatorów nie ma komu płacić czynszu. Płacą go tylko nieliczni członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Nikt też o czynsz się nie upomina. W budynku działają tylko dwie windy. Wszystkie sypy na śmieci są nieczynne od 3 lat. ZTE na prośbę wojewody ustawił na zewnątrz pojemnik na odpadki. Nikt nie sprząta klatek schodowych i piwnic. Reszty dopełniają wandale. Dewastacja postępuje z dnia na dzień. Lokatorzy są załamani. Z przerażeniem myślą o zimie. Blok nie będzie wówczas ogrzewany. Za naszym pośrednictwem apelują do wojewody i władz miasta o jak najszybsze rozwiązanie tego bulwersującego problemu. Horror na Chrobrego nie może dłużej trwać. Jeden z naszych widzów odwiedził prywatny sklep spożywczy przy ulicy Sadkowskiej. Spostrzegł tam margarynę Fanę w cenie 11 tysięcy złotych. Zdziwiony zapytał, dlaczego tak tanio, i otrzymał szczerą odpowiedź: tanio, bo przeterminowana. Życząc Państwu smacznego, przypominam, że dzisiaj ostry dyżur ma drugi oddział wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. A Państwa zapraszam do oglądania magazynu Teledziennika, czyli wydarzeń, jutro o zwykłej porze. Do zobaczenia.